Howler czy Ader? A może Cobra? Nie, jednak Type 6. W co zainwestować moją pierwszą wypłatę? Type byłby pewnie najpojemniejszy, ale Cobra to klasyka i ta linia. Sam nie wiem. Może na stacji będzie jakiś dealer? Halo stacja! Lecę z forsą. Chcę kupić jakiś dobry i niedrogi statek handlowy. Hauler to podstawowy model statku kosmicznego firmy Zorgen-Peterson, który od początku odniósł sukces na rynku statków handlowych. Dzięki dużej, jak na swojej gabaryty powierzchni, zawodunkowej niskiej cenie zakupu i obsługi, cieszy się niesłabnącą popularnością we wszystkich zamieszkanych przez ludzi obszarach. Cena zakupu podstawowej wersji Haulera jest bardzo niska, jednak już za 320 tysięcy kredytów jesteście w stanie otrzymać statek, który jest wyposażony w najnowocześniejszy z możliwych napędów. Umożliwia to przy ładowności 20 ton skoki na odległość około 15,5 lata świetlnego. Zasięg to ponad 74 lata świetlne. Statkiem tego typu wylądujecie także na każdej stacji orbitalnej we wszechświecie. Dokładna specyfikacja tego, kosztującego 320 tysięcy kredytów egzemplarza, zostanie podana w dalszej części prezentacji. Ader to kolejny przykład klasycznych konstrukcji statków kosmicznych. Projekt powstał w 1914 roku jako odzew na zapotrzebowanie na statek o wszechstronnym zastosowaniu. Ader jest wprawdzie lekko uzbrojony, jednak odwdzięcza się dużo większą powierzchnią załadunkową. Statek używany jest głównie do niewielkich zleceń transportowych. Obecnie jego produkcją zajmuje się organ Peterson. W cenie 630 tysięcy kredytów. Otrzymacie statek wyposażony w najnowocześniejszy napęd, który przy ładowności 22 ton umożliwia skoki na ponad 17 lat świetlnych i zasięg ponad 84 lata świetlne. Cobra MK3 Model Cobra MK3 to statek kosmiczny o wszechstronnym zastosowaniu, popularny w każdym zamieszkanym przez ludzi zakątku wszechświata. Pierwszy model Kobry został wyprodukowany przez firmę Leaf, Cowell McGrath w systemie Leaf. Mimo upływu lat nadal jest on jednym z najbardziej lubianych statków dla podróżujących pilotów. Swoją popularność zawdzięcza nie tylko dużej powierzchni załadunkowej, ale także zdolnościom bojowym. Cena za taką żmiję to 2200 tysięcy kredytów. Jednak otrzymujecie statek, który jest naprawdę dobrze wyposażony w najlepszy z możliwych napędów i najnowocześniejszą broń. Ładowność tego modelu to 44 tony. Przy takim załadunku możliwe skoki do wykonania wynoszą 20 lat świetnych, a zasięg do ponad 115 lat świetnych. Pod koniec nagrania podam także szczegółowe informacje o tym sprzedawanym konkretnie egzemplarzu. Kobra MK4 to ewolucja wcześniejszego modelu MK3 filmy Falcon Delysis. Nowy model stał się wprawdzie cięższy i masywniejszy od poprzednika, może być jednak wyposażony w skuteczniejsze systemy obronne i jest lepszy na polu bitwy. W cenie 2600 tysięcy kredytów mamy używany model kobry MK4, której ładowność wynosi 80 ton. Umożliwia to skok na 16 lat świetnych i zasięg ponad 90 lat świetnych. Niestety, nowy model jest praktycznie nie do kupienia. I wreszcie typowy statek transportowy, jakim jest Type 6 Transporter. Dobra opinia Lacon Spaceways opiera się przede wszystkim na budowaniu solidnych statków transportowych dalekiego zasięgu. Type 6 jest najmniejszym oficjalnie dostępnym modelem tej serii. Transporter dysponuje niewielkim uzbrojeniem, jednak przekonuje ogromną w swojej klasie powierzchnię załadunkową. Za kwotę 3 milionów kredytów otrzymacie statek wyposażony w najlepszy z możliwych napędów. Daje to przy ładowności 104 ton skoki na 18 lat świetnych przy zasięgu ponad 105 lat świetnych. A teraz kilka słów na temat konfigurowania naszych statków. Możecie i polecam wykorzystać do tego stronkę Coriolis. Wystarczy wpisać to do wyszukiwarki, na pewno ją odnajdziecie. I tutaj mamy spis wszystkich statków. On jest tutaj e, akurat ułożony według kosztów. E, i ja zajmow, zająłem się tutaj prezentacją e, tego Haulera, Adera, e, Kobry, Mk3, Kobry, Mk4 i Type 6. E, pozostałe statki nie są opisane, ponieważ Sidewindera to akurat no, mamy od razu. Natomiast statki wcześniej, takie jak właśnie Viper czy Eagle, to są statki, które bardziej sprawdzają się w przypadku jakichś walk tutaj z drobnym nieprzyjacielem, ale ominąłem je, bo moim zdaniem raczej one tu większego znaczenia militarnego we flocie nie będą miały. No poza tym poradnik dotyczył statków handlowych. Teraz jeżeli chodzi o samą tą stronkę, no to tutaj już możecie sobie wybrać oczywiście wersję językową. Ja pozwolicie, że przełączę się na niemiecki, no bo cały czas w tym języku akurat w grze operuję, więc znam te wszystkie określenia i w jakiś sposób, a może jednak przełączę Wam na angielski, tylko wybaczcie, może nie wszystko będę od razu wiedział. Zobaczcie, strona umożliwia nam wybór modułów. Ja w prezentacji wybierałem za każdym razem tutaj te cargo rack, czyli no frachtraum na maksymalnym poziomie, czyli 3E. Poza tym, w przypadku haulera zdecydowanie warto tutaj, moim zdaniem, zrezygnować z shieldów, czyli z tych tarcz energetycznych. Dać y, właśnie cargo rack, natomiast tutaj możecie w, y, zastosować ten, y, te shieldy w y, postaci tej y, shield y, y, generator 1a i wtedy otrzymujecie właśnie 20 ton cargo. Y, zmieniamy teraz frameshift draft, czy ten napęd y, hyper y, no, ten do ten, przeskakiwania, na 2A. Można też zmienić sobie Live Support na 1D. Te rangi 1D, czyli klasa 1 ranga D, to są zawsze oznaczają najlżejsze z możliwych podzespołów. Natomiast 2A to najbardziej efektywne. Czyli proponowałbym tutaj też te sensory wymienić na 1D, bo nie są zbyt drogie, a reszta według własnego, własnych możliwości finansowych. I w tym momencie otrzymujemy statek o wartości około 315 tysięcy kredytów. Przy czym koszt ubezpieczenia wynosi około 16 tysięcy kredytów. To o ubezpieczeniu pamiętajcie, na wypadek, gdyby statek Was został zestrzelony, no to gra umożliwia odkupienie go, można wziąć kredyt, ale lepiej zachować jednak sobie jakieś pieniądze na wykup tego, tego statku i to jest właśnie podane tutaj od razu w tej opcji właśnie ubezpieczenie, na tą kwotę zwracajcie uwagę, taka jest tutaj podana jest kwota zakupu, przy czym tu macie wyświetlone wszystkie moduły, tak jak na przykład napęd i ich cena, tak? Najdroższy przy zakupie jest napęd. No Shield Generator 1A to 88 tysięcy, natomiast sam Howler, sam statek, jakby goły, kosztuje 29 700. No ale do tego trzeba jakieś yy, podzespoły dokupić, tak? Bez tego yy, no nie jesteśmy w stanie ruszyć z miejsca. Więc tak, tutaj ta wymiana jakby jest już obliczona, więc tutaj tą ceną się, się zajmijcie. Tą, tą, tą cenę należy uważać jako cenę zakupu. Docelowo statek jest oczywiście dużo tańszy, pewnie w granicach 80 tysięcy kosztuje, ale za niewiele więcej kupicie już o wiele lepiej wyposażony statek. Teraz przejdźmy do konfiguracji dla. Adera. Dla Adera były to. Tutaj z shieldem y, chyba się nie dało nic zrobić. No jeszcze spójrzmy, czy możemy tutaj. Y, rafineria. Tak, 2A. Na 2A no można wykupić sobie 2D. Tutaj wykupujemy sobie Cargorack 3. Y, tutaj też można wstawić na przykład 2E. Tu pod tą jedynką też możecie y, albo zostawić sobie ten y, skaner, albo możecie zamienić go na cokolwiek, co Wam jest bardziej potrzebne. No ponieważ 2 tony ładunku to niedużo, y, no ale y, jeżeli chcecie zmaksymalizować zyski, to oczywiście możecie y, możecie tutaj, gdzie to jest, cargo rack tutaj, y, możecie włożyć tutaj ładownię, powiększyć tą ładownię do... 22 ton. No i mamy właśnie e, tutaj podane skoki. E, tylko, aha, jeszcze te trastery trzeba ustawić. E, przepraszam. E, Frameshift Drive na 3A. E, można tutaj e, też te sensory sobie wymienić. Ewentualnie ten live support na 1D. To już według waszego mniemania i zasobności portfela. I tak samo otrzymujecie tutaj. Koszt ubezpieczenia i koszt zakupu statku. I tak y, możecie sobie w, tego, w ten sposób y, skonfigurować dowolny statek y, przed zakupem, zobaczyć y, na stany energetyczne właśnie ile energii poszczególna broń Wam też zużyje, y, sprawdzić również y, na przykład DPS, y, czyli obrażenie na sekundę danego statku przy tej broni. Y, Także można z tego skorzystać. Teraz przejdziemy sobie już do samej gry. Dobrze, jeszcze krótka podpowiedź, jeżeli chodzi o handel, to możecie wykorzystać tutaj sobie mapkę. Na przykład, jesteśmy na tym systemie Bernarda, Bernard Star. I zobaczcie, jeżeli na przykład w naszym systemie na, na tej stacji jest jakiś towar, który uważamy, że jest bardzo dobry, że bardzo ma albo niską cenę zakupu albo wysoką cenę sprzedaży. to możemy zrobić sobie notatkę po prostu, tak? Na przykład na Miller Depot i możemy wpisać na przykład, że na Miller Depot mamy kupno może być na przykład kupno gold, tak? Że złoto jest w dobrej cenie, albo możemy sobie na przykład zaznaczyć, że sprzedaż złota tutaj jest. Dobrze sprzedawać złoto. To jak sobie już zaznaczacie, to oczywiście wasza w tym głowa, ale potem możecie w bardzo łatwy sposób zapisać to i możecie wywołać sobie te właśnie swoje oznaczenia. Będąc już na mapce, łatwo odnaleźć systemy, gdzie na przykład w dobrej cenie były, była, było na przykład złoto. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że te ceny się cały czas zmieniają, więc za kilka, kilkanaście dni to może ulec zmianie, więc nie jest to na zawsze. No i tyle moim zdaniem to już chyba wystarczy Wam naprawdę do tego, żeby już przejść do kolejnego etapu, czyli po Type 6, kupić już jakiś znacznie lepszy statek, a teraz nic tylko grać, grać, grać. Na to cześć.